Dobry wieczór. Dobry wieczór, witajcie. Dobry wieczór Państwu, Tomasz Czeczutko. Serdecznie witamy z Krakowa. Przed nami, jak zawsze w niedzielę o tej porze, program Młodzież Kontra, czyli pod ostrzałem dziś dość niezwykły, myślę, że nie tylko w rytmach politycznych, ale również i rockowych, ponieważ dziś Państwa i naszym gościem jest jedna z legend polskiego rocka, Paweł Kukiz! Witam, zapraszam. Paweł Kukiz na scenie od początku lat 80. Utwory w jego wykonaniu znają już 3 pokolenia Polaków. Tworzył solo, z zespołem Piersi oraz w licznych duetach, m.in. z Katarzyną Nosowską i Janem Borysewiczem. Próbował też aktorstwa oraz uprawy winorośli. Choć w tym roku stuknie mu 50, wciąż gra i nie tylko. Nie wstydzi się swoich poglądów, czynnie angażował się w obronę życia czy sprawę katastrofy smoleńskiej. We wrześniu 2012 roku zainicjował wraz z Ruchem Obywatelskim na rzecz jednomandatowych okręgów wyborczych akcję Zmieleni.pl, domagając się wprowadzenia w wyborach do Sejmu 460 jednomandatowych okręgów wyborczych. Czekamy na Państwa pytania do naszego gościa. Prosimy o wysyłanie pytań tekstowych, nie MP3-ek. 2 adresy do Państwa dyspozycji. mkmałpa.młodzieżkontra.pl, facebook/młodzieżkontra. Wiem, że będzie dziś dużo o polityce, ale ja zacząłbym jednak od nieco muzycznej nuty. Czy dziś napisałby Pan na przykład utwór CBA zbliża się? Ja zacząłbym jako może... pewien komentarz. Wie pan, to... ja powiem w ten sposób. Ja żałuję, że nie wziąłem ze sobą w ołówka i kartki i nie notowałem tego przedstawienia mojej osoby odnośnie zaangażowania w katastrofę smoleńską i tak dalej, i tak dalej. Ten mój wizerunek jest cały czas, a słowo wizerunek jest obecnie bardzo, bardzo ważnym słowem, jest non-stop zniekształcany. Ja się nie angażowałem w żadną katastrofę smoleńską, tylko jeżeli już jesteśmy przy tym temacie, bo na tym chcę ten temat zakończyć, nie chcę do tego tematu w ogóle wracać w tym programie. Jedynie uważałem, że trzeba było, pan premier mógł polecieć później i że to był lot wojskowy. Jestem o tym przekonany po dziś dzień. A czy taka opinia nie jest formą zaangażowania? Proszę? Czy taka opinia nie jest formą zaangażowania? Opinia wyrażana przez osobę publiczną. W ten sposób można powiedzieć, no każdy ma jakąś opinię i ten, który jest zaangażowany i ten, który ma opinię, że pan premier poleciał w odpowiednim czasie i ten, który uważa, że poleciał w nieodpowiednim czasie i ten, który uważa, że w ogóle źle, że poleciał i ten, który uważa, że dobrze, że poleciał. Inne były moje intencje, inaczej jestem przedstawiany. Ale to nie to jest istotą tego programu. Także dlaczego myślę... nie? Myślę, że takie pytania mogą się pojawić. A co do CBA, jak pan odebrał, już tak całkiem poważnie mówiąc, pewnie piosenki nie będzie, CBA zbliża się, jak pan odebrał? Ale o którym CBA pan mówi? Centralne Biuro Antykorupcyjne. Ja rozumiem, ale ja widzę jakby dwa CBA. Mam widzę na myśli... CBA Kamińskiego i widzę CBA Wojtunika. Tak, mam na myśli pierwsze, Mariusza Kamińskiego i wyrok na doktora G, a przede wszystkim uzasadnienie wyroku sędziego Tulei. Ja powiem panu tak. Po pierwsze, jestem przerażony mediokracją w Polsce. Jestem przerażony tym. Ostatnio miałem okazję... oglądać w TVN24 program poświęcony całej sprawie doktora G, gdzie na podczas tego programu prowadzi się właściwie śledztwo, czyli jakby już wręcz feruje wyroki. Od tego jest prokuratura. W normalnym, praworządnym państwie w sprawy ogłasza się po zakończeniu ich przez praworządne sądy. To jest po rozstrzygnięciu uprzedzenia. Media w tej chwili mają jakąś przerażająco mocną pozycję i właściwie czasami odnoszę wrażenie, że to one rządzą, a nie rządy. Może to kwestia słabej demokracji. Słabe urzędy, słaba władza wykonawcza, no, ustawodawcza to mocne media. To nie do końca tak. To jest... Dobrze, oddajmy głos młodzieży. Ruch Palikota dzisiaj zacznie, proszę bardzo. Dziękuję bardzo. Ja bym pragnął jeszcze powrócić jednak... Ja mam jeszcze jedną taką wielką prośbę, ponieważ ja mam takie stany podgrypowe, że tak powiem, czy przedgrypowe, to prosiłbym, by mówić do mnie głośno i wyraźnie. I spokojnie.
Robi się, panie Pawle. Poniekąd pan redaktor wyszedł naprzeciw mojemu pytaniu. Chciałbym jednak powrócić mimo pana niechęci do tej kwestii wizerunku, bo dzisiaj jakby na to nie patrząc, prezentuje pan takie poglądy, które niegdyś określano jako bogoojczyźniane, ochrona życia w tym się mieści, no ogólnie rzecz biorąc prawicowość. A wspomniana czy parafrazowana piosenka ZHN jakby nie było, była wykonywana i jej treść tyczyła się pijanego księdza, który po kolędzie rozbija się samochodem. A dla prawicy jednak Kościół jest pewnym fundamentem i widzę tutaj no, pewien dysonans. Skąd ta ewolucja poglądów, jak to nastąpiło, dlaczego to nastąpiło, panie Pawle? Wie pan, ja bym nie mieszał w dwóch spraw. Pijanego księdza z poczętym życiem. To są zupełnie, wie pan, to są wartości, jeżeli chodzi o pewne wartości, to są... Z prawicowością to mieszam. Ja mówię o wartościach, proszę pana. To nie ma znaczenia, tutaj nie ma znaczenia, czy ktoś jest lewicowcem, czy prawicowcem. Czy istnieje jakakolwiek różnica, czy zabójcą jest człowiek o poglądach prawicowych, czy lewicowych? Będąc jakby piewcą poglądów prawicowych, a stawiając jednocześnie Kościół w złym świetle, no dla mnie to się kłóci, stąd pytam się... Ja nie stawiałem Kościoła w złym świetle, tylko przedstawiłem jedną, konkretną, udokumentowałem pewną sytuację, która miała miejsce. Jestem w stanie to udowodnić. Natomiast życie poczęte jest to zupełnie inna kwestia. Co innego jest czym innym jest pijany ksiądz, a czym innym jest ochrona noworodka. Znaczy noworodka, ochrona płodów. Powiem w ten sposób. Jeżeli uważamy, bo ja spotkałem się też z takimi argumentami, że to jest przecież płód, co to jest, to nie myśli. No to przecież może ustalmy, że do momentu, dopóki dziecko nie powie mama, to można go walnąć o podłogę, no. Prawo i Sprawiedliwość. W 2005 roku wspierał pan w wyborach aktywnie Platformę Obywatelską. Dziś jest pan jej przeciwnikiem. Działa pan aktywnie na rzecz jednomandatowych okręgów wyborczych. Czy niespełnienie tej obietnicy przez Platformę spowodowało pana niechęć do Donalda Tuska i jego ekipy? To jest podstawowy powód. Jeszcze może odwrotnie. Podstawowym powodem, dla którego poparłem Platformę Obywatelską, był właśnie postulat wprowadzenia jednomandatowych okręgów wyborczych. Pamiętacie państwo, no może nie wszyscy, ale te słynne cztery razy tak Platformy. Czy jesteś za zmianą ordynacji wyborczej na jednomandatową? Czy jesteś za likwidacją Senatu, zmniejszenia liczby posłów o połowie, jakiś tam czwarty, jeszcze nie pamiętam. To jest nieistotne. Ja akurat nie byłem... Mnie interesował jeden podstawowy punkt. Zmiana ordynacji wyborczej na jednomandatową. Do pewnego momentu... Tylko skończę. Do pewnego momentu... I to była jedyna, tak podkreślam, to była jedyna partia z tych liczących się partii, które przekroczyły 50% próg wyborczy, mówiąca wyraźnie o konieczności zmiany ordynacji. Dlatego tak mocno, a jednocześnie kojarzona z prawicą. Dla mnie obecnie bardziej kojarzona niż prawicowa. Później byłem przez jakiś czas, przez swoich znajomych z Platformy, prominentnych polityków, zwodzony takimi twierdzeniami, że my byśmy wprowadzili na moje pytania, dlaczego nie wprowadzacie w takim razie, przecież macie, dlaczego tego nie próbujecie zrobić? No my byśmy zrobili tylko, że opozycja nam przeszkadza. Kiedy muszę nawiązać do katastrofy smoleńskiej, prezydentem został pan Bronisław Komorowski, a jednocześnie w wyborach senackich Platforma uzyskała większość w Senacie, nic nie stało na przeszkodzie, by zacząć przynajmniej próbować realizować ten postulat. Przez ten czas pan prezydent Komorowski mógł po prostu złożyć wniosek do Senatu i mogłaby się przynajmniej dyskusję zacząć. Natomiast tego nie zrobiono, a poza tym w ciągu 6 lat, czy tam nie wiem, ile tam tych lat oni już rządzą. Już 7, prawda? 7 już. No. Ale... Moja wina. Ma pan jakąś teorię, dlaczego wycofali się z jednomandatowych okręgów wyborczych? Bo wygląda na to, że na razie przynajmniej ten projekt jest martwy.
Wie pan, tak, oni po prostu nie są, żaden z klanów partyjnych nie jest zainteresowany zmianą ordynacji wyborczej. Są też pan z ruchu Palikota. Wy też również mówiliście przed wyborami strasznie głośno o tym, że koniecznie trzeba zmienić ordynację na jednomandatową. Co wyście w tym kierunku zrobili? Dobrze, panie Pawle, ale nie mogę dopytać. Ja tylko... Nie boi się pan jednej rzeczy, jeżeli, że gdyby, nie, mogę gdybyśmy, dopytać, przepraszam chwileczkę, gdybyśmy mieli jednomandatowe okręgi wyborcze, to najbardziej skorzystaliby na tym, tu przywołam postać Henryka Stokłosy. Tacy ludzie jak on, którzy kilka wiosek dookoła mieli w kieszeni. A czy wie pan, że co jest dla pana ważniejsze? Pan Stokłos, problem pana Stokłosy, czy problem dyskusji, przedyskutowania zmian konstytucji? Jeżeli naród opowiedziałby się za wprowadzeniem ordynacji jednomandatowej, automatycznie trzeba byłoby zmienić tą konstytucję z 97 roku, która jest usankcjonowaniem układu z 89. O to przede wszystkim chodzi. Rozumie pan? To jest filozofia. Ja się tylko boję, czy nie wtedy nie zyskaliby tacy ludzie jak Stokłosa. Proszę pana, ja panu odpowiadam, jak ja słyszę Stokłosa, to ja mówię Sawicka, no. No i cóż to ma, proszę pana, za znaczenie? No. Ten system, mało tego, ten system, proszę pana, pozwala na to, ten system upolitycznia sądy, ten system upolitycznia prokuraturę, ten system powoduje coś takiego, że z takim przypadkiem jak Sawicka, mówię w sensie konsekwencji, odpowiedzialności, to jest niezmiernie, to jest jakieś, nie wiem, może ona była w jakimś konflikcie ze swoimi kolegami z Platformy, ja pojęcia nie mam, ale że to jej się przytrafiło, ale generalnie w tej chwili mamy do czynienia z tyloma, no choćby przewinieniami, to mało powiedziane, ale wielokrotnie słyszymy o jeździe posłów w stanie nietrzeźwości. Proszę mi pokazać, jakie oni konsekwencje ponoszą. Żadne. Platforma Obywatelska, może usłyszę pan odpowiedź, dlaczego nie ma ich, chyba nie będzie w tej kadencji jednomandatowych okręgów. Platformyczka moja, kochana, jaka ładna. Panie Pawle, no jednak do Senatu udało się wprowadzić okręgi jednomandatowe. Do Sejmu nie będą one raczej wprowadzone podczas tej kadencji, ponieważ nie ma większości w Sejmie, żeby zmienić konstytucję, a wszystkie partie poza Platformą Obywatelską są przeciwne wprowadzeniu jednomandatowych. Nie wszystkie, bo na przykład ruch Palikota. Ale w tym momencie i tak nie mamy tej większości dwóch trzecich, żeby zmienić konstytucję. Przez 6 lat swoich rządów, ja to nie jest, proszę tego nie traktować jako bufonadę, ale ja w ciągu kilku miesięcy zrobiłem więcej w kierunku uświadomienia, czy jakby edukacji, różnicy edukacji obywateli o istnieniu innej niż proporcjonalna ordynacji, niż Platforma przez 6 lat. Oni po prostu nie mają takiej woli. Poza tym rozmawiałem bezpośrednio, nie będę wymieniał nazwiska tego polityka, mogę pani po programie to nazwisko wymienić i możemy do tego polityka zadzwonić, który powiedział, wiesz, myśmy właściwie to, ja już chyba, to chyba nie ma sensu po prostu i tyle. No. Ale jeszcze w ramach tego uświadamiania chciałam zapytać właśnie o Tejowy. Czy nie boi się pan, że przy wprowadzeniu tych jednomandatowych okręgów wyborczych rozdrobnienie w Sejmie byłoby jeszcze większe i trudniej byłoby zebrać taką większość, żeby przegłosować jakąkolwiek ustawę? A jakoś się Anglikom udaje przegłosować ustawę, Francuzom się udaje przegłosować ustawę. W Anglii jest praktycznie system dwupartyjny. Tak naprawdę są dwie partie z jedną wchodzącą w koalicję. Proszę pani, bo system, bo jednomandatówki po prostu z automatu niejako po pewnym czasie doprowadzają właśnie do dwupartyjności. To po jakim czasie? Dokładnie tak. Po jakimś czasie. Przecież ja tutaj nie jestem... Ale po jakim? Sekundę, to jest sekundę, moment, kadencja, ja nie wiem, trzy kadencje? Sekundeczkę. Ja tutaj nie jestem, proszę pana, ja nie wiem. Ja tutaj nie jestem po to, by walczyć o siebie. Bo to, co ja robię, jest tylko i wyłącznie jest... dla mnie kończy się źle. Mam złą prasę. W tych swoich kwestiach zawodowych, w moich tych sprawach zawodowych różnie też w związku z tym moim zaangażowaniem się, nie politycznym, a obywatelskim, podkreślam, różnie nie bywa. To jest podstawowa sprawa. Ja to jestem dlatego, że myślę o moich dzieciach i wnukach. Ja chcę, żeby mi dziecko w Polsce zostało. Żeby mi dziecko nie wyjechało z Polski po jakimś czasie. Rozumie pan? Po to jestem. Zobaczmy, moje sekundeczkę jeszcze momencik. Chodzi generalnie, chodzi o jedną podstawową sprawę. Chodzi o reformę państwa. Tu nie chodzi o same Jowy. Tu chodzi o zmianę konstytucji i zreformowanie państwa. Powinniśmy zacząć, to powinno być w waszym interesie. To jest w waszym właśnie interesie.
Internet? Kontynuuję temat. Jak pan sobie wyobraża, aby 460 przypadkowych posłów wybranych w ramach JOW dogadało się w jakiejkolwiek ważnej sprawie? Dlaczego chce pan doprowadzić do chaosu w polskiej polityce? To ja odpowiem na to pytanie tak. W tej chwili mamy do czynienia z 5 armiami 5 wodzów w jednym Sejmie. Generalnie jest tak, że obowiązuje w każdej partii, każda z tych partii jest partią wodzowską. Każdy z tych wodzów wprowadza swoich zaufanych żołnierzy. To nie my decydujemy o tym, kto zostanie posłem, a wódz decyduje, wpisując ich w odpowiedniej kolejności, w kolejności stopnia wierności tych żołnierzy względem siebie na liście. Pierwszy, najwierniejszy jest na pierwszym miejscu, na drugim mniej, na trzecim i tak dalej. Ja mówię, że to tak brzmi, sekundeczkę, nie skończyłem, przepraszam. W związku z tym ja odpowiem w ten sposób, jaki anarchię? Dobrze, no to zostawmy ten proporcjonalny, tylko zrezygnujmy w ogóle z tych 460. Oni i tak mówią przecież jednym głosem. Mówią głosem wodza, każdy z nich. I co im wódz rozkaże, co wódz im nakaże, to wykonają. Bo jeżeli nie wykonają rozkazu, to w przyszłych wyborach wódz ich nie wpisze na listę. SLD, bardzo proszę. Szanowny panie, ja przed programem myślałem, czy po jednym z pana utworów w ogóle rozmawiać, ale zostawiam animozję, bo znowu sympatie muzyczne są jednak moje po pana stronie. Chciałem zapytać się, ponieważ jeżeli chodzi o JOW, właśnie Senat pokazał, że w przypadku JOW-u do tego Senatu weszła przede wszystkim Platforma Obywatelska. Praktycznie 70% dzisiaj Senatu to z Platformy Obywatelskiej, kolejne to PiS. Więc to nadal będą duże partie. Samorządność, decentralizacja na tym tylko i wyłącznie może ucierpieć. Więc czy na pewno jest nam potrzebna taka ordynacja? A jeszcze chciałem zauważyć, że listy do końca nie decydują o tym, co pan mówił wcześniej. Proszę pana, przepraszam, ale co jest wasz... Jaki według pan tego systemu nie pamięta prawdopodobnie? Ale czy według pana lepszy jest system, kiedy naczelnika gminy przywożono z Komitetu Wojewódzkiego, czy lepszy jest system taki, gdzie ludzie wybierają burmistrza i mogą go odwołać? No. To w tym momencie też można odwołać burmistrza. Dzisiaj no właśnie mówię, można odwołać burmistrza. Dzisiaj w Zakopanem właśnie było referendum w tym momencie. Nie wiem, jaki jest jego wynik. Do 21 są otwarte lokale, więc w tym momencie obywatele również mogą odwołać burmistrza. Tak. W tym momencie obywatele wybierają sobie posłów, niekoniecznie kto jest pierwszy na liście. Bo jeżeli ten 12 na liście będzie miał więcej głosów, tak proszę pana, więcej głosów od tego, co ma jedynkę, ale to on z tej listy wejdzie do Sejmu. Ale tak? To nie obywatele, ale to nie obywatele proponują kandydatów, tylko wódz proponuje kandydatów. Proszę pana, jeżeli ktoś jest na przykład, załóżmy hipotetyczną sytuację taką, że po części zgadzam się z programem Platformy, po części z programem PiS-u, po części z programem, nie wiem, Ruchu Palikota, po części PSL-u, naszym? Ale generalnie chcę być człowiekiem... naszym to po części, chociaż się pan zgadza, czy nie? Proszę pana, mieszkam na wsi, więc po części muszę, no w ten sposób odwołać. Ale to jest SLD, nie PSL. SLD? PSL-owi za chwilę oddamy głos. W każdym bądź razie... Los najbiedniejszych, pensja minimalna, rozumie pan, związki zawodowe. Proszę państwa. Minister Lipiec też był całkiem sympatyczny. A tak swoją drogą, co pan sądzi o pomyśle, tak, żeby rok 2013 no był rokiem Gierka, to nowy pomysł SLD? Ja mam pomysł inny. Ja mam pomysł taki, żeby rok 2013, był ruchem Solidarności. NSZZ Solidarność, która pomoże nam wprowadzić jednomandatowe okręgi wyborcze i będzie motorem, podobnie jak w roku 80, zmian ustrojowych, będzie siłą napędową zmian ustrojowych w państwie polskim, zmian konstytucji, doprowadzenia do tego, reformy państwa, reformy ustrojowej państwa. Oczywiście, że my możemy jeździć cały czas, naprawiać to same auto przez 30 lat. Unowocześniać tak, jak kiedyś się poloneza unowocześniało i kiedyś on zdechnie, ale po jakimś czasie, ale my do końca życia tym swoim dojeździmy. Ale trzeba myśleć o tym, czym będą jeździć, jak będą funkcjonowały nasze dzieci i wnuki. Na Boga, no w tym państwie, pokażcie mi, dajcie mi chociaż jeden przykład państwa na świecie posługującego się ordynacją proporcjonalną, który w tym świecie ma jakąś wiodącą rolę. Jeden przykład. Jeden, proszę.
Oddaję głos PSL-owi. Nie, żeby to był jakiś przykład. Proszę bardzo, PSL. Tak, jeszcze się, panie Pawle, zastanawiam, czy jeszcze pan jest artystą, czy już bardzo politykiem i w które buty wchodzimy bardziej. Proszę pana, ja nie jestem politykiem. Ale nie, ja no, jestem obywatelem. O tym wszystkim to tutaj dobrze, słyszymy. Może powinien pan zostać politykiem? Nie. Właśnie. Gdybym chciał zostać politykiem, to miałem ku temu... pan bardzo skrzętnie ten showmański miałem styl. Ku temu wielokrotnie okazję, ponieważ praktycznie chyba każda partia proponowała mi wpisanie gdzieś tam na jakąś listę. Ale właśnie, może rozumie dlatego pan? Jest tak najwygodniej. Proszę pana, no może najwygodniej jest z zewnątrz wszystkich punktować w cudzysłowie, nie biorąc aktywnego udziału. Ale ja nie chcę punktować. Proszę pana, jeżeli tylko znajdzie się siła, jeżeli tylko znajdzie się siła, jeżeli na przykład tę ideę przejmie związek zawodowy, taki jak Solidarność, ja z przyjemnością po prostu idę nagrywać piosenki. Ja przed chwileczką nagrałem płytę. Pracuję w tej chwili, mam już 3/4 płyty z Borysewiczem. Mam nagraną całą płytę Piersi, która sobie leży. Ja cały czas pracuję. Ja tego nie robię, przecież ja za to nie dostaję pieniędzy, ja z tego nie mam nic. Ja myślę o moich dzieciach, czy wy rozumiecie? Ja to jestem nie kontra młodzież, tylko jestem dla młodzieży i za młodzież. A za tak? Moją, za moje dzieci, za was, za moje wnuki. Ale skąd to przeświadczenie? Bo rozumiem, cała ta dyskusja również jednomandatowych okręgach wyborczych, przepraszam, sprowadza się do tego, że społeczeństwo czegoś nie rozumie. I nagle pojawia się osoba, która z góry paternalistycznie nam powie, oświecimy was. Nie bardzo rozumiem. Że po prostu sytuacja jest taka, że przychodzi ktoś z zewnątrz, osoba trzecia, biorąc tutaj na przykład pana, mówi, no wy nie rozumiecie w ogóle, o co chodzi. Powiem nagle inaczej, my wam wytłumaczymy. Pan mówi w większości Polaków, ja jestem ten mądry i wiem, co jest dla was dobra. Wy, ja jesteście, tak wy jesteście barany. Tak, nie. Tak można odebrać to, co pan nie. mówi. A skąd tak właśnie wygląda nie, dyskusja na temat JOW-u właśnie? Że my nic, społeczeństwo nic nie rozumie, jest głupie, wytłumaczymy, a na dodatek nieprawda. Jeszcze pan powie, że jest tabloidyzowana polityka. Nieprawda. Uważam was wszystkich, z którejkolwiek nie bylibyście opcji, uważam was wszystkich za przyszłość mojej ojczyzny. Wy jesteście i teraźniejsi, ale chciałbym, żebyście też byli teraźniejszością. Chciałbym, żebyście byli niezależni. Ja mam 50 lat i mówię to naprawdę z doświadczeń własnych dobrych. Chciałbym, żebyście mieli, jeżeli na przykład, nawet zakładając, powiedzcie mi, jaki wy macie, co wy macie do powiedzenia w swoich partiach? Tak naprawdę, oprócz tego, że powinniście się zgadzać z wodzem. Oj, bynajmniej tak nie jest. Proszę? Mogę powiedzieć na własnym przykładzie, jak i naszych kolegów. Słucham przykładu. Co możemy powiedzieć? Mhm. Jak najbardziej, spotykając się we własnym gronie, omawiamy pewne problemy, przesyłamy pewne sugestie. Ja panie, przepraszam, jakie opcje z PSL-u? W PSL-u, tak, jak I najbardziej. I pan jeszcze... właśnie zaczął je realizować, tak? Pańską koncepcję. Kto, przepraszam? Nie rozumiem, dlaczego ubierać... Nie rozumiem, dlaczego ubierać to w pana Piechocińskiego. No to w Pawlaka. No, no to jest właśnie takie generalizowanie, które bardzo łatwo przychodzi z zewnątrz, ale nic to nie wnosi, bo to jest dobrze, posługiwanie dalej. Się schematami. Panie Pawle, bo mówił pan o muzyce, o płytach, tak a propos, jak się sprzedaje ostatnia płyta, Siła i Honor? Chyba jest złota już, tak. Gratuluję. Nowa Prawica, bardzo proszę. Dawid Lewicki, Nowa Prawica. Panie Pawle, dotknął pan tutaj słusznej Gdzie kwestii. Pan jest? Tutaj. A tu. Po prawej daleko. Dotknął pan tutaj słusznej kwestii odnośnie konstytucji. No wiemy jak u nas wygląda system prawny, ale czemu się tu dziwić, skoro obecnie mamy około 100 tysięcy aktów prawnych, a przed wojną mieściło się to wszystko na 1 000. Mamy obecnie 450 tysięcy urzędników. Nie jesteśmy na zjeździe KCPZPR, więc proszę o kulturę. Jeszcze nie... Mamy... Mamy obecnie, panie Pawle, około 400... Sytuacji, nieźle do Pamiętajcie, skoły. Dzieci, zgoda buduje. Nigdy. Z SLD nigdy. Mamy obecnie około 450 tysięcy urzędników, a kiedy upadały rządy PZPR-u, SLD, jak to woli, było 150 tysięcy urzędników. Teraz w dobie obecnej komputeryzacji powinno być ich... Powiedzmy kilkadziesiąt tysięcy maksymalnie, tak? Tak? Chciałbym wiedzieć, czy popiera pan nasze postulaty odnośnie państwa minimum, które by było proszę konserwatywne pana, światopoglądowo ja i powiem dalej. Gospodarczo. Poruszył pan bardzo ważny temat. Nie ma znaczenia, znaczy popieram pańskie postulaty jako człowieka, nie jako partii, generalnie, tylko jako człowieka. Ja bym panu, pan poruszył bardzo, tylko pan nie powiedział też, jest...
nawiązał pan do tej starej komuny, więc za tej starej komuny, kiedy Polskę określano państwem policyjnym, rządziła milicja i ZOMO, wie pan, ile pracowało urzędników w Komendzie Głównej Milicji Obywatelskiej? No, założę się, że dużo mniej niż obecnie. W 500. Wie pan, ilu w tej chwili pracuje? Ile jest etatów? Kilka tysięcy. 4800. 4800 i dwa trupy, z którymi negocjowali przez godzinę z trupami. No. W Sanoku. Zajrzyjmy do internetu. Proszę wymienić i krótko uzasadnić, których trzech obecnych posłów RP szanuje pan i widziałby pan w swoim projekcie? Trzech? Tak. Kurczę, dwóch powiedzmy jakoś. To zacznijmy projekcie... od jednego chociaż. No to zacznę od pana Pawła Kowala. A druga osoba? Pan Paweł Kowal. I wszystkim polecam, ty zrobisz sobie kryptoreklamę, a co, mam prawo, za swoje nawet pieniądze przyjechałem, to mogę mówić. W takim razie przez Majdan do Smoleńska, kapitalna książka, stonowana, kapitalna książka, a w ogóle przepiękna książka. A druga osoba? A druga osoba, pan Marek Jurek, za tą właśnie bogoojczyźnianość, czyli za zasady. To są dla mnie tam. Panie Pawle, bo przed chwilą mówił pan o tych dwóch osobach, które zginęły w Sanoku. Jak pan to komentuje? To wina policji? Nie, to wina właśnie przerostu urzędniczego, to wina państwa partyjnego, partyjniactwa, to wina państwa partii wodzowskich, to wina tego, że tam dyskutowano, komenda główna dyskutowała z minister, prokuratora wpuścili i tak dalej. Powinna być jedna osoba, szef Biura Operacji Antyterrorystycznych, który wydaje rozkaz bić. I koniec. I on ponosi w razie czego odpowiedzialność za swoją decyzję. U nas każdy się boi podjąć decyzji. U nas nie ma winnego nigdy. Każdy robi tak, by nie ponieść odpowiedzialności. I ten system to umożliwia. Pyta UPR. Damian Wroński, UPR. Mam do pana pytanie a propos ochrony własności intelektualnej, ponieważ w jednym z wywiadów na temat ACTA stwierdził pan, że ACTA no, mogłoby być, gdyby służyło artystom, a nie korporacjom. I czy nie uważa tak pan, nigdy. Że czy nie uważa pan, że po prostu ale ja tak nie powiedziałem. Ochrona własności intelektualnej kryje jakby pod swoim płaszczykiem zagrożenie dla wolności osobistej, bo chyba jeżeli... nie słyszy, ale nasz gość twierdzi, że niczego takiego nie powiedział. Wywiad się czytałem w internecie, wywiad z panem na temat pana, ja wie pan co ja sobie w internecie czytałem, to wie pan. A w Wyborczej co? W każdym bądź razie pytanie dotyczy tego, czy nie widzi pan zagrożenia jeśli chodzi o ochronę własności intelektualnej, że pod jej płaszczykiem jest zagrożona wolność osobista, bo jeżeli ja na przykład kupię pańską płytę, to ja Jezu, uważam, że powinienem móc sobie zrobić aż co wstanę. Z nią. Aż wstanę. Powiem panu tak. Wpuściłem całą swoją płytę Siłę i Honor na przykład, no, przepraszam, to nie jest ten, ale całą swoją płytę wpuściłem do internetu, jest do ściągnięcia za friko. Można sobie ściągnąć wszystko. Dawałem wcześniej do internetu kilka piosenek nagranych za swoje własne pieniądze, bo uważałem, że poruszają takie tematy, które są ważne, a żadne publiczne, znaczy publiczne. My nie jesteśmy w publicznej telewizji, my jesteśmy w partyjnej telewizji. Dzisiaj ona jest platformiana. Dzisiaj to samo zrobiłem, dlatego ten internet jest bardzo ważny. Dlatego byłem przeciwko ACTA, mimo że to mi było tak szkoda, bo przecież mi to biło.